Witam, witam. Leżymy i kwiczymy, słuchajcie. Wszyscy są zmęczeni albo ranni. Smutni i bardzo zmęczeni. Nie wiem, co robić dalej. Dzień 11. Wzrosła nam przestępczość. Nie wiem co z tym zrobić. Myślę na tym, żeby zostawić całą ekipę na noc. Mamy jeszcze trochę jedzenia, całkiem sporo. A wody też mamy, dobrze, że ją zbieraliśmy. Nawet nie mamy rupieci, żeby zrobić filtry. A no, będzie ciężko. Usłyszałem w radiu, że kawa jest bardzo cennym towarem. Więc no, trzeba będzie ją zbierać. Mogłem wcześniej, no ale najpierw potrzebowaliśmy innych rzeczy. Mamy broń i 3 kule. Teraz zróbmy tak, zobaczmy. On jest ciężko ranny, on jest bardzo zmęczony. On jest też bardzo zmęczony. Ty jesteś smutny, ty się połóż. Marco. Marco i Bruno muszą się położyć. Dobra, co tu jeszcze można zrobić? To są jeszcze dwa... Nie, to są lekarstwa, dobra. Kończymy ten dzień, czekamy, aż wszyscy wyzdrowieją. I wszyscy śpią. Marco śpi na pewno. A... Bardzo zmęczony, ty jesteś ciężko ranny, ty też zaśpi, a ty czuwaj, Bruno. Jesteś głodny i smutny. Na razie zostajemy. Dzień 12. Zobaczymy, co nam przyniesie. Zaatakowali nas. Marco! Kurwa mać. Marco zmarł w wyniku poważnych ran. Ktoś próbował nas okraść. Zużyliśmy 3 sztuki amunicji. Paweł ma paskudne rany. I co teraz? Pogadajcie sobie. A tu jest opcja gadania ze sobą? Okej, pocieszają się. Czy ktoś jest załamany? Przybity. O kurwa. Co my teraz zrobimy? Najlepszy człowiek zginął, najbardziej przydatny. Co my mamy w tej sytuacji zrobić? O Jezu. Dajcie mi pomyśleć. Kurwa mać. Marco, już nigdy nie usłyszymy od niego Polo. Dobra, a jak wyjdę, to przyjdzie handlarz? Ostatnio tak było. A... Zjedz, albo... Zjedz coś. Może wyzdrowiejesz. Ty biegnij tu, zawołaj handlarza, może przyjdzie jak ostatnio. Nie, nie... Ha, nie mamy jedzenia. Dobra. Okej, wszyscy są głodni. Wiesz co? Zrób coś do jedzenia. No tego się nie spodziewałem. Tego się nie spodziewałem. Brakuje nam rozpałki. Fuck, nawet nie mamy rozpałki. Dobra, niech Paweł to zje, bo jest ciężko ranny. Może to jakoś pomoże. Może nie biegaj. Okej, Bruno będzie musiał wyjść. Dobra, ale czego nam brakuje? Drobiazgów, nie? Najbardziej nam brakuje. Połóż się. Ty musisz wyzdrowić, Pawle. Wyzdrowiec. Wyzdrowieć? Bądź zdrów. Dobra, Bruno w tą noc będzie szedł na wypad. Niech ryczy z bólu ranny łoś. Ktoś nie śpi, by spać mógł ktoś. Tak, to rozegramy. A, więc kończymy dzień. Nadchodzi noc. Niech Paweł śpi, a ty idziesz na zapasy. Zostało dużo broni tutaj. Tu jest ta kamienica.
A materiały dużo, dobra. Ruiny willa, tam byli ludzie, nie? Supermarket. Zachować. Wiecie co? Lecimy do supermarketu i robimy tak. Bierzemy broń. Gdzie są nasze pociski? Nie mamy pocisków już? Wszystko wystrzeliliśmy. O Boże. Dobra. Bierzemy łom do napierdalania się. Nie wierzę, Marku zginął. Co my teraz zrobimy? Co my poczniemy bez Marku? No i chuj. Musimy coś tutaj wygrzebać. Nie możemy wyjść z pustymi rękoma. Nie. Nie. No i chuj. Tak supermarket nam wyszedł. No. Zajebiście. Dzień 3. No nie, jest żenada. Jest żenada. Jeszcze powiedz, że nas okradziono. Okej, noc była spokojna chociaż. Nic nie możemy zrobić. Jak się czujesz? Śmiertelne rany. Idź z nim pogadaj. Bardzo głodny. Zjedz coś. Nie no, my nic nie mamy. Kurde. Co się z nami teraz stanie? Czekamy na handlarza. Wszystko mu oddamy, dupy też. Nawet za broń oddamy. Cokolwiek, bandaż, żeby przeżył nam Paweł. Nadal bardzo głodny, no jedz, jedz. Surowe jedzenie. Pogadajcie sobie. Co ja mam teraz zrobić tutaj? Chciałbym, żeby przyszedł handlarz, ale to muszę czekać na niego? Bo jakbym zakończył dzień, to jakby go stracę, czy jak to działa? No nic, na razie musimy tu przetrwać. Bardzo zmęczony. Nie no. Bez tego Marka to my nie damy sobie rady. Marko to był gość. Powiedzcie, niech przyjdzie handlarz. Opatrunki potrzebuje. Mamy lekarstwa. Na razie to na nic. O Boż. Teraz rozkminiam, co mogę zrobić lepiej. Na czym ja się skupiłem? Na tą bronią bardzo, nie? Ale jakby w pewnym momencie mieliśmy bardzo dużo żywności. Ale teraz najbardziej brakuje nam elementów, żeby chociażby zupę zrobić. I opał. Ja bym skończył dzień. Kolejny i poszedł znowu Bruno. Tylko nie wiem, czy przeżyje mi Paweł. No co, nikt nie mówi, że będzie prosto. Musimy teraz zmaksymalizować nasze tutaj zmagania i najbardziej się postarać, jak tylko możemy. Połóż się, połóż się. Nie wiem, czy to coś da, jak oni będą leżeć w ciągu dnia. Rymuje się, więc musi być prawda, chociaż to było pytanie. Także czekamy. Bio. Kobiety mieszkające przy naszej ulicy zawsze starały się ładnie wyglądać, okej. Okay. On wspomina sobie. Muszę być silny. Wykrwawiam się. A co u ciebie? Padam z głodu. Dałbym się pokroić za puszkę mięsa. Marko nie żyje. Muszę się upewnić, że mamy do siedzenia patronków i leków na wypadek, gdyby były mi potrzebne. Nic, ja bym poczekał jeszcze do końca tego dnia, może przyjdzie ten handlarz.
Nie chcę dać tak Pawłowi umrzeć, po prostu wykrwawić się. O Boże. Co my w tej sytuacji możemy począć? Na pewno nie dziecko. 15 stopni, to jeszcze jest okej. O. Może leki tak na początku nie są bardzo ważne? Bo podejrzewam, że przez spadek temperatury po prostu będziemy chorowali. Chociaż ja też wychodziłem na te eskapady, dostałem kulkę, nóż, kosę pod żebra, wszystko. I co, przyjdzie ktoś? Jakiś handlarz? Dobra, robimy noc. Śpimy w łóżkach. Dzień 14. I co, Paweł żyje czy nie? Paweł, zaatakowano nas. Paweł krwawi. Zabrano nam jedzenie, leki. Ile wody? Ja nie mogę. No nie, nic nie mamy. Jeszcze Bruno jest lekko ranny. Obawiam się, że Paweł nie przeżyje tej nocy. Potrzebujemy bandaży. Jak najszybciej potrzebujemy bandaży. Zobaczmy, czy możemy stworzyć coś, jakby jakieś opatrunki. To by dużo rozwinęło nam tutaj naszą bazę. Można opatrunki. Okej, zielarnia. Tylko pytanie, ja bym chciał wiedzieć, czy przyjdzie do nas ten skurwysyn handlarz. Dobra, nie biegaj, bo się zmęczysz. Nie no, kończymy dzień i Bruno musi zrobić wypad. Niech on śpi, niech przeszukuje. Leki. Gdzie są leki? Leki niewiele. Leki bardzo dużo. Idziemy tam. Idziemy szukać zapasów jak najszybciej. Paweł musi przeżyć tam noc. Obawiam się, że tego nie zrobi, ale bądźmy dobrej myśli. To jest niemożliwością. Co tu się dzieje? Dobra. Wchodź tędy. Zajebiście. I po cichaczu. Mamy czas. Sukcesywnie do przodu. Nikogo nie ma. Możemy wejść na górę. U góry ktoś się poruszył. Chyba okno po prostu. Wiatr wieje. Dobra. A, widzę kroki. Tu nie przejdzie, bo jest to. On może wejść tu z powrotem. I tędy. Tutaj widać kroki, słychać. Dobra, wchodzimy. Cofamy się. Nie, nie schodź. Zamknij drzwi. Patrz przez dziurkę. Okej, powoli wchodzimy. Ktoś tu stoi. Ktoś tu jest. To jest ten koleś z bronią. Wchodzimy na górę. Czy tutaj jest coś ciekawego? Po cichutku. Tu idzie kolejna osoba, tu jest koleś. Koleś schodzi. Czy idzie w naszą stronę? Tak, idzie. No po chuj tu idziesz, stara babo. Okej, ona stoi. Musimy uratować Pawła. To wszystko bez sensu. Musimy stać tu, żeby ich słyszeć jakokolwiek. 1/4 już minęła czasu, no kuźwa. No rusz się, ty stara prókwo. No i coś zjeść. Tu jest lodówka, tak?
No i co zamierzasz zrobić teraz? Okej, koleś gdzieś idzie. Idziemy na dół. Sprawdzamy szybciutko. Połowa czasu prawie za nami. Teraz albo nigdy. Nie zastanawiajmy się. Przeszukajmy tutaj. Jakieś części beznadziejne. Chowajmy się. Albo zobaczmy. Lepiej zobaczmy, co się dzieje. Okej, jest gdzie indziej kompletnie. Czy jest tu coś ciekawego? O nie, 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 nie. Idzie koleś, idzie koleś, idzie koleś. Okej, jeżeli tutaj nikogo nie ma. Idziemy tutaj jak najszybciej. Ktoś idzie, nie? Sprawdźmy tutaj. Nic ciekawego, tu jest koleś. Widział mnie? Nie widział mnie. Dobra, zobaczmy jeszcze tutaj. Wejdźmy tutaj. Czy jest tu coś ciekawego? Nie, tu nic nie ma. Ukryjmy się. O nie, nie wchodź do góry. To jest jakaś żenada, wiecie? Nie możemy zostać zranieni, bo już i tak jesteśmy lekko ranni. Tylko to pogorszy wszystko. Co by tu zrobić? Tu jest typek. Tu było jeszcze coś. Jak on sobie pójdzie, będziemy mogli sprawdzić to. Ale trzeba to wyczekać, na spokojnie. Ten koleś na dole... O nie! Oni wiedzą. Ktoś tu był. Widział mnie? On, trzeba zamykać ze sobą drzwi. Schodzimy na dół. Nie! Biegnij! Wyciągnął broń. Bruno wrócił. Ja pierdolę, co tu się dzieje? Ja nerwowo tego nie wytrzymam. Jeszcze powiedzmy, że Paweł nie żyje, to już w ogóle się pochlasam. Dzień 15. Co się stało pod naszą nieobecność? Nie widzę Pawła w łóżku. Nie widzę Pawła w łóżku. Jeszcze nas zaatakowali. Skradli nam pistolet. I co ja mam w tym momencie zrobić? Został mi grubas. Stopni, temperatura spada. Jak mam przeżyć, skoro te bandziory dybią na moje życie i chcą mnie okraść? Powiedzcie mi, co ja mam w tym momencie zrobić, bo ja kompletnie nie wiem. Nie mamy jedzenia, nie mamy broni, nie mamy surowców. Nic nie mamy. Nie będzie niczego. Konanowicz mówił. O Boże. Nie poddawać się. Pierwsza zasada.
Pierwsza zasada, nie poddawać się. A więc tak. Mamy opał. Opał nic nam nie da, ponieważ nie mamy jedzenia. Zaczekamy jeszcze trochę, może handlarz przyjdzie. Musimy się opatrzyć. Bo nawet te lekkie rany, to one są zabójcze dla nas. Ha. Może na przykład nie poczuję, ten fotel zajebałem. Ale chuj, wygodny jest, nie? A czasem jak nie usiądę szybciej, nie leci czas? Chrzanić to. Omega, czy to jest... Okej, jakiś dziadek. Chwila, chwila. Dzień dobry, mam na imię Anton. Wybaczcie to nadejście. Nie jestem już młody i szczerze mówiąc mam przeczucie, że samemu nie zdołam przeżyć tej wojny. Czy pozwolicie mi tu zostać? Obiecuję, że zapracuję na swoje utrzymanie. Anton. Biegły matematyk. Chory. Mamy Antonego. Okej. Okay. Spotkałem wielu prostaków i pospolitych przestępców, ale wiem, że ty do nich nie należysz. Mam do uznania, mam uznanego naukowca, takiego jak ja. Obecność ludzi na poziomie jest prawdziwym zbawieniem, a poza tym, a co tu dużo ukrywać, stary ze mnie piernik, co ja tam wiem. Dobrze mieć towarzystwo, za długo byłem sam, o wiele za długo. Okej, okay, mamy Antoniego. Antonego. Biegłego matematyka, który jest chory i jest starym dziadem. W czym może nam pomóc, nie wiem. Ale to zobaczymy w następnej części. No cholera, zobaczymy jak to wyjdzie. No jest tragedia, nie ukrywajmy tego. Ale przynajmniej nie jesteśmy sami, nie? Jeżeli wam się podobało, zostawcie suba, lajka. Chociaż jebać te suby. Napiszcie komentarz, co wam się podobało, co nie i co można poprawić. Dziękuję wam bardzo. Make love, not war i te sprawy. Trzymajcie się. Hej.